Ostatnio czynnie uczestniczysz w różnych rzeczach ważnych dla naszego kraju, które dzieją się pod Sejmem. Dlaczego tak bardzo zaangażowałeś się w to, co dzieje się w Polsce? Kochani, no ja przede wszystkim zaangażowałem się bardzo w to, co dzieje się w Polsce, bo jestem człowiekiem, który szanuje wartości, jakimi jest demokracja, wolność, jakimi są prawa obywatelskie, prawa człowieka. I nie zgadzam się z tym, żeby ustawy o sądach najwyższych, KRS-ie czy o sądach powszechnych weszły w sposób bestialski, bo można tak powiedzieć wprost, że zostają wprowadzane w sposób szybki, bestialski, kompletnie niezgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast ja nie jestem osobą upartyjnioną, ja nie jestem osobą, która wspiera ani popiera działania jakiejkolwiek partii rządzącej czy opozycji. Ja jestem osobą, która uważa, że w tym momencie powinniśmy kłaść bardzo duży nacisk na to, aby młodzi ludzie doszli do głosu w polityce i żebyśmy zaczęli budować to nasze państwo na takich naprawdę solidnych, uczciwych i fajnych fundamentach. No nie podobają mi się hasła, które rzucane są przez opozycję, że zjednoczona opozycja. Nie podobają mi się również hasła, które są rzucane przez panią Krystynę Pawłowicz, która raz po raz obraża czy to internautów w swoich postach, czy to ludzi zza mównicy sejmowej. Kochani, no sytuacja na pewno się musi zmienić, bo to, że reforma sądownictwa w Polsce jest potrzebna, to wiadome. Ja sam przeszedłem przez ustawę, która ma 140 bodajże 4 strony, ponieważ doszło nawet, słuchajcie, u mnie do kłótni z przyjaciółką i to jest ten duży problem, że te rzeczy i sytuacje polityczne, które teraz się dzieją, one dzielą ludzi. I doszło nawet tutaj gdzieś do kłótni właśnie, jak mówiłem już wcześniej z moją przyjaciółką, która powiedziała mi: najpierw przeczytaj ustawę, a potem zaczniemy rozmawiać rzetelnie na ten temat, który się obecnie dzieje w polityce. Więc ja tą ustawę przeczytałem. Zauważyłem w niej nieścisłości na tyle, na ile mogę powiedzieć, że coś zauważyłem, ponieważ prawnikiem sam nie jestem, ale na chłopski rozum można wywnioskować, że coś jest rzeczywiście nie tak. I wziąłem udział ostatnio w manifeście pod Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej. Było to w niedzielę. I powiem wam, że taki hejt, z jakim się spotkałem też z drugiej strony, tej, która popiera partię rządzącą w tym momencie, że ja jestem nikim, że ja jestem człowiekiem, który absolutnie nie powinien się na ten temat wypowiadać, mimo że zostałem zaproszony do odśpiewania hymnu Polski i Ody do Radości, ponieważ wydarzenie było zorganizowane przez Pulse of Europe, organizację, która zajmuje się rozsławianiem między innymi zdarzeń politycznych, pomocą ludziom, którzy są w ciężkiej sytuacji za granicą. Między innymi oni uczestniczyli jako pierwsi w Majdanie 3 lata temu na Ukrainie i widzieli tą całą sytuację, jak wyglądała od środka. Dlatego też chcieliśmy przesłać taką informację do 19 krajów Unii Europejskiej zrzeszonych i żeby oni wiedzieli w ogóle, co się u nas dzieje, kochani. Jakim hasłem ty chciałbyś walczyć z tym wszystkim, co dzieje się w naszym kraju? Oj, wymyślić hasło jest bardzo ciężko przy obecnym haśle wolność, równość, demokracja, które wszyscy skandują, wybierając się na protesty. No ja myślę, że po prostu, kochani, tolerujmy się, ufajmy sobie i żyjmy w zgodzie z własnym ja, ale nie naruszając przy tym żadnej takiej strefy komfortu drugiego człowieka. No, nie potrafię wymyślić w tym momencie hasła konkretnego, żeby wam podać.